Dzisiaj zapraszam Was na mój kolejny wakacyjny. Dzisiaj ja Wam zabiorę na farmę z Jej! To są moje koleżanki Evelyn i Lenora. Ja bardzo lubię truskawki. A Wy? Popatrz, czy my nie patrzymy, to są truskawki! Strawberry picking is so much fun! Było bardzo trudno zobaczyć, znajdować truskawki pod liskami i musieliśmy nauczyć dla mojego brata, żeby tylko zielone, czerwone zbierać, nie zielone. My nazbieraliśmy dużo, cały koszyk truskawki. Ja i mama i Daniel nazbieraliśmy 4 kosze truskawek. My też poszliśmy groszek zbierać. Ja bardzo lubię groszek, ale było mało groszku i było bardzo trudno znaleźć. Jestem Grześ, groszek Grześ, mówię Ci wesołe. Fajnie było, bo też na farmie był plac zabaw. Słodkie jest, dobre jest, musisz wierzyć, że Twe życie będzie tym, czym chcesz. Słuchaj mnie, uwierz, że gdy rozejrzysz się dookoła, będzie piękny dzień. Dobrze jest, słodko tak, o tak, życia smak. Na spacerze głośno nuć, śpiewaj kiedy chcesz, szczęśliwa bądź. Na pewno myślicie, co zrobiliśmy z tymi wszystkimi truskawkami. Już Wam mówię. Część oczywiście zjedliśmy. Część zamrożyliśmy na później. Na obiad był ryż z sosem truskawki. Część zrobiliśmy dżem truskawkowy z domowej roboty. Był pyszny! Moja ciocia Teresa powiedziała nam, jak zrobić pyszny truskawkowy ciasto. Tak dużo truskawki mieliśmy, że nawet mieliśmy tak dużo, że mogliśmy zrobić sobie sam domowy lód. Truskawkowy lód. Pyszny! Brawo! Na końcu ja dam przepis o shake z truskawkami i roli głównej. To jest taki przepis z takiego soczku, co nazywa się Naked. Moja ciocia Ada bardzo lubi ten soczek, więc ona jak ona tutaj przyjedzie, będziecie potrzebować całą szklankę truskawek i też banana jednego. Troszeczkę soczku soku pomarańczowego i jabłkowego. Truskawki, banan, soczek. Teraz włącz blender. I jak macie ekstrakt, no to włącz ekstrakt. To będzie najlepiej. Ale jak nie macie, no to smoothie też może być. Wyszło nam taki fajny, gęsty soczek. Czy Wy lubicie jeść na truskawki? Co Wy lubicie robić z truskawkami? Pa! Do zobaczenia!